Cześć, witajcie. Dziś będzie trochę nietypowo, bo o zegarku. A dlaczego? Ano dlatego, że dawno żaden gadżet nie zakręcił mnie tak bardzo jak ten. I wbrew pozorom, nie buchnąłem go z planu żadnego filmu science fiction. To po prostu Nubia Watch, dostępny na stronie Nubi. Urządzenie wygląda bardzo futurystycznie i ma bardzo duży, jak na smartwatchowe standardy, wyświetlacz. Ma on przekątną 4,01 cala i rozdzielczość 192x960 pikseli, a do tego jest giętki, zachodzi daleko na pasek. Wygląda to po prostu bajerancko, ale tak naprawdę użyteczna część wyświetlacza to ta płaska tutaj zawarta na górze koperty. Mimo tego futurystycznego kształtu zegarek oferuje typowe funkcje. Jest przy tym urządzeniem dosyć sporym, waży niemal 100 gramów i ma grubość ponad 14 mm, co czuć na ręku. Moim zdaniem jest to typowo męski sprzęt, szczególnie że i kolorystyka obudowy też jest typowo męska. Mamy do wyboru klasyczną czerń albo zieleń Army Green, czyli to, co oglądamy teraz tu na zdjęciach. I tak naprawdę barwna jest, jak widzicie, tylko część obudowy, a pasek niezmiennie pozostaje czarny. Zrobiono go ze silikonu, jest on dosyć solidny, zaopatrzony w całkiem porządne zapięcie, a w komplecie dostajemy jeszcze jeden dodatkowy fragment, żeby móc dostosować ten zegarek do nieco szczuplejszej ręki. Kształt głównej obudowy sugeruje jednak mimo wszystko, że nie jest to smartwatch dla drobniejszych użytkowników. Wszystko dlatego, że ekran wychodzi poza obrys koperty, zachodzi głęboko na pasek i specyficzne wygięcie obudowy jakby determinuje już domyślny obwód paska. Na moją rękę pasuje on po prostu perfekcyjnie, ale na szczuplejszą, no to już chyba trochę mniej. Obudowa zegarka jest wykonana z metalu oraz ceramiki i cechuje się dosyć specyficzną stylizacją, taka futurystyczna. Myślę, że może Wam się spodobać, ale jeżeli wolicie klasykę, no to już chyba niekoniecznie. Obudowa zegarka jest naprawdę solidna, także wagę myślę, że mogę mu wybaczyć. Spód koperty zakryto już jednak tworzywem, zapewne po to, żeby umożliwić tam umieszczenie pulsometru oraz złącz do ładowania. Te piny łączą się z prostą podstawką magnetyczną, którą z kolei możemy podłączyć do dowolnej ładowarki od smartfona, tyle że przez micro USB. Dziwny przypadek, bo już wszyscy teraz stosują USB-C. Kolejną osobliwością tej konstrukcji, wynikającą podejrzewam z jej budowy, jest brak pełnej wodoszczelności. Ma jedynie certyfikat IP54, zatem powiedzmy, że mrzawki czy mniejszego deszczu ten zegarek się nie boi, ale w porządną ulewę to ja już bym go schował do kieszeni. Brak IP68 to według mnie chyba najpoważniejszy niedostatek tej konstrukcji. Wyświetlacz Nubia Watch, jak wspomniałem, jest bardzo duży, ale ma specyficzne proporcje. Jest długi, ale wąski. Czyli w praktyce poruszamy się tylko w centralnej strefie ekranu, a te zachodzące na pasek skraje służą po prostu za baję, robią po prostu efekt wizualny. Ekran jest jasny i wyraźny, a kolory są przyzwoite, czerń głęboka. Powierzchnia wyświetlacza sprawia w dotyku wrażenie trochę plastikowej, ale daje dobry poślizg palca i okazuje się być dość odporną na uszkodzenie. Nie udało mi się je zarysować podczas testów, ani w żaden inny sposób uszkodzić. Czytelność ekranu w słoneczne nie jest naprawdę dobra, a komfort podglądu godziny zapewnia możliwość wybudzenia ekranu w momencie uniesienia ręki. I to działa prawidłowo. Czas świecenia ekranu możemy regulować. 5, 10 albo 30 sekund, albo zawsze. Niestety w tym ostatnim trybie ekran się nie blokuje, zatem jeśli przypadkowo go dotkniemy, to możemy sobie coś tam powłączać. Nubia Watch pracuje w oparciu o niezbyt już młody procesor Snapdragon Wear 2100, wspierany gigabajtem RAMu i pamięcią wewnętrzną 8 giga, chociaż tak naprawdę do naszej dyspozycji mamy jej nieco ponad połowę tylko. W urządzeniu znajdziemy również moduły GPS i Wi-Fi, a także, jak wspomniałem, optyczny pulsometr. Nie mam poważnych zastrzeżeń do płynności działania urządzenia, panel dotykowy sprawnie nadąża za ruchami palca, płynność animacji jest zadowalająca jak na smartwatch, nie oczekuję tutaj niczego więcej. Do pamięci zegarka możemy sobie wgrać muzyczkę i odtwarzać ją po uprzednim połączeniu Nubia Watch ze słuchawkami Bluetooth, na tyle, że tu już musimy posiłkować się w roli pośrednika smartfonem. Nubia Watch, co ciekawe, nie korzysta z żadnej z popularnych platform systemowych. Oznacza to, że jesteśmy skazani na firmowe oprogramowanie Nubi, no i brak instalacji popularnych aplikacji niestety. Mamy jedynie to, co da nam producent, czyli w zasadzie wszystko to, co w prostej opasce.
Fakt, że dostajemy całkiem sporo aplikacji, ale przydałoby się również wsparcie dla popularnych aplikacji zewnętrznych albo chociaż możliwość eksportu danych do popularnych aplikacji fitnessowych. Nawigacja po interfejsie jest dosyć prosta. Wybudzamy urządzenie naciskając jedyny przycisk na obudowie, który zdaje się ma imitować koronkę klasycznego zegarka, a potem posługujemy się już typowymi gestami na dotykowym ekranie. Przesuwając palcem w prawo lub w lewo trafiamy na główne menu w formie przewijanych pionowo ikon, zaś pociągając palcem z góry na dół rozwijamy panel skrótów. Przesuwając palec w przeciwnym kierunku przejrzymy natomiast powiadomienia. Generalnie nawigacja po interfejsie jest łatwa, a układ interfejsu jest dość intuicyjny. Jedynym zastrzeżeniem może być brak polskiej wersji językowej. Zegarkowi Nubi towarzyszy aplikacja na smartfon. I tutaj napotkał mnie mały zgrzyt. Skanując telefonem kod QR z instrukcji, trafiłem do starszej wersji aplikacji. Nowszą trzeba sobie pobrać samemu, starsza się nie zaktualizuje. Drobna wpadka, ale ta nowsza aplikacja jest już wykonana przyzwoicie i działa prawidłowo. Łączenie z zegarkiem jest banalnie proste. Wywołujemy na zegarku kod QR i skanujemy go smartfonem. Aplikacja pozwala na konfigurację zegarka oraz odczyt zebranych przez niego danych o naszych aktywnościach. Szkoda, że nie zrobimy z nimi niczego więcej poza przejrzeniem i archiwizacją. Mimo pewnych ograniczeń w oprogramowaniu Nubia Watch udało mi się znaleźć kilka całkiem przydatnych rzeczy. Poza oczywistą, czyli pomiarem czasu z możliwością sporządzenia własnej unikalnej tarczy, mamy tam niemal równie oczywisty podgląd powiadomień z wybranych aplikacji. Niestety możemy je tylko czytać. Nie odpowiemy na. Mamy też wspomniane wcześniej sterowanie muzyką oraz niezależny od smartfona budzik. Możemy też skorzystać z kompasu, podglądu kalendarza z telefonu oraz pomiaru pulsu, o czym już też wspomniałem. Do tego mamy jeszcze oczywiście licznik kroków, dystansu oraz kalorii, a także monitorowanie snu i ćwiczeń. Wybór tych ćwiczeń niestety jest ograniczony do zaledwie 4, z czego 2 to bieganie, albo na bieżni, albo w plenerze. Tutaj trochę mało. Krokomierz i pulsometr działają prawidłowo, ich wskazania nie odbiegały znacząco od 2 innych urządzeń, z którymi porównywałem odczyty Nubia Watch. Zegarek pozwala również na przeglądanie SMS-ów oraz obsługę połączeń głosowych. Niestety właściwie w jedną stronę ma bowiem bardzo, bardzo cichy głośnik. Ciężko się porozumieć, no ale zawsze możemy odebrać połączenie i powiedzieć, że za chwilę oddzwonimy. Moim zdaniem trochę zaprzepaszczono potencjał urządzenia i jego dużego ekranu. Brak możliwości odpowiedzi na powiadomienie jeszcze jakoś bym przecierpiał, ale niemożność porozmawiania i odpowiedzi na SMS-a w połączeniu z ograniczonymi możliwościami monitorowania aktywności to już dość mocno wpływa na moją ocenę użyteczności tego zegarka. Nubia Watch dysponuje akumulatorem o pojemności 425 mAh. Producent zapewnia, że bateria pozwoli zegarkowi na 36 godzin pracy w normalnym trybie albo nawet tydzień działania w trybie energooszczędnym, ograniczającym funkcjonalność urządzenia do pokazywania czasu. To w sumie niezłe wyniki, biorąc pod uwagę wielkość wyświetlacza. Co najważniejsze, producent nie ściemnia. Nubia Watch, o ile się nim nie bawimy zbyt wiele i mamy wyłączone Wi-Fi oraz GPS, rzeczywiście może działać około 3 dób. W trybie bardzo oszczędnym czas pracy nawet przekroczył obietnicę producenta. Jest dobrze, ale znam też sposób na rozładowanie akumulatora w kilka godzin. Wystarczy wyłączyć wygaszanie ekranu. Zatem jak chcecie sobie poszpanować stale świecącym futurystycznym zegarkiem, to musicie brać to pod uwagę. Napełnienie akumulatora trwa dosyć długo, niemal 1,5 godziny. W dodatku trzeba pamiętać, żeby mieć pod ręką nie tylko tą podstawkę magnetyczną do ładowania, ale i kabelek z micro USB. Na szczęście Nubia dodaje go w komplecie. Niestety, podczas ładowania zegarek musi leżeć na boku, co wymusza konstrukcja samego zegarka i podstawki ładującej. Szkoda, że po drodze nikt nie wpadł na to, żeby na ekranie wyświetlał się wówczas poziomy zegar nocny. Nubia Watch kosztuje 220 euro, czyli około 990 zł. Cena? Wydaje się całkiem fajna, jak za tak futurystyczny gadżet. Trzeba jednak pamiętać, że tak naprawdę Nubia Watch nie oferuje nam wiele więcej niż zwyczajne opaski za 150-200 zł. Tyle, że ma od nich większy ekran i dużo, dużo ciekawszy styl. I to właśnie ten wygląd, niczym z filmu science fiction, powinien stać za decyzją o zakupie tego urządzenia. Niecodzienny wygląd to główna zaleta tego zegarka. Ale wyświetlacz też jest całkiem ładny, czytelny, z ładnymi kolorami. Bateria też jest niczego sobie. Interfejs również, poza tym, że nie jest spolszczony. No a podstawowym problemem tego zegarka jest jego ograniczona funkcjonalność, którą wydaje mi się dałoby się naprawić paroma aktualizacjami. Może kiedyś. Zaskoczyła mnie też mała moc wbudowanego głośniczka. A może miałem wadliwy egzemplarz? Któż to wie? W każdym razie, gdybyście zapytali mnie, czy polecam wam zakup Nubia Watch, powiem, że tak, ale wyłącznie w roli ciekawego, intrygującego gadżetu. A jeżeli chcecie mieć porządny smartwatch, no to poszukajcie gdzieś indziej, albo po prostu kupcie sobie zwykłą opaskę za 150 zł. I to tyle na temat tego ciekawego sprzętu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!